Witajcie, widzę na kanale Super Elevator. Jesteś z Sebu. Witajcie w kolejnym odcinku Powrót do Przyszłości. Nie zapominajcie, że ta seria jest dla osób, które chcą wiedzieć, jaka była moja przyszłość względem YouTube'a i jak nagrywałem dawniej filmy. Mam nadzieję, że nowa miniaturka się spodoba. Już się nauczyłem robić Minecraftowe te animacje takie w takim bezpłatnym, że tak powiem. No w sumie nie programie, tylko na stronie NovaSkills. Ci, którzy znają Minecrafta, pewnie wiedzą, możliwe, że korzystają, nie wiem. Oczywiście kilka słów padło tu niecenzuralnych, więc musiałem je zablokować. Dziś, jak zwykle, standardowo 3 odcinki. No i powoli zbliżamy się do końca kanału Stasiek TV. Takież to smutne. Cóż, ja nie przedłużam, życzę miłego oglądania i zobaczymy się później. Witam was, widzowie, w tym pięknym odcinku, to ja Stasiek, witajcie w... Nie będę wam kłamać, chyba w czwartym odcinku, bo nie lubię kłamać, szczerze. Troszkę się to potoczyło, spotkałem szwagra i w ogóle, ale to już nie jest takie ważne. Najważniejsza jest ta wyprawa, którą organizuję dla was. O, moje buciki, piękne zebry, które od niego dostało. I co, no i patrzcie, mam wszystko, troszkę drewienka, troszkę kilofów, troszkę łóżko jedno. I wiecie, bo jak tam zginę, to muszę sobie checkpointy robić, a że... I w ogóle takie osety ja, że ja się skrzynkę stworzyłem na liście i ciekawe, czy ktoś coś wrzuci. What the hell, co to jest? To sobie zatrzymam, to co? O, liście. Co to jest w ogóle? A co nie? To jest jakieś zimne backpacki mnie tu, a co to jest? O, liścik! Ja wyjeżdżam do Szkocji na tydzień. Słyszałem, że jedziesz na wyprawę, więc może ci się to przydać, spojrzyj na szpagę. Serio, on sobie wyjechał? Zostawił mnie samego! Nie czułykam, ale przynajmniej patrzę, jaki temy mi dał. Ja sobie to ubiorę, ja z tego korzystam. Dziękuję. A czy to jest, a zresztą fajka z Hobbitolandu? Czy się klika, to nie? Nie, to nie jeszcze. Myślałem, że to jest ta fajka, tylko fajna dmuchana, co się opala i się ciągnie śluga. Nie wiem, zostawimy niektóre rzeczy. Ale backpack z craftingiem, nie, to mi na pewno ułatwi craftowanie czegoś. No, dobra, to fujarę dam tu, ale ładnie na to będę mówił fujala, to nie będzie, to będzie fujala. Dobra, lecimy tam. I potem chyba mam włączonego. Żegnaj domku. Spotkamy się jeszcze, no może liście przyjdą od jakichś widzów, że fajnie nagrywać albo coś, dobra, lecimy. Nie ma przebacz. Dobra, a teraz która to stronę, żeby tak się szybko dojść. Ale po co mi to złotych ja mam? Przecież to się najszybciej zużywa, chyba że to w nocy świeci, ja nie wiem, ja modów nie obczajałem gdzieś, przykro mi. Bardzo, bo ja nie miałem nawet czasu. Jedyne co obczaiłem to buty od szwagra, zapierdzielam normalnie jak Robert Kubica, kurczę, w rajnach. Dobra, powinniśmy już być chyba blisko. Chyba już jesteśmy blisko. Tak, jesteśmy blisko. Muszę mogłem nosić, żebym zapierdzielał Kubica, ale nie. O, jest lew! Jest lew! Patrzcie, tutaj zaczyna się moja przygoda. Panie, pan to daje. To zabilać! Dzięki, lew. I żegnaj świecie, papa! Nie, zwala mi oczy, co się dzieje? Pobiera się teren, co się dzieje? Co, jakoś nie widzę różnicy. Lol. Tak. Przecież, nie. Co to jest? Gdzie jest? Co to ja? Co to, jakieś żarty? Myślałem, że tu Króla Lwa poznam i nagram sobie filmik fabularny, a tu kurno. Co to jest jakieś... Co to jest w ogóle jakieś... Jura mi ja tu dają, dobra, ja tu się checkpointa walnę. Będzie portal. I okej. Musimy sobie iść. Mam nadzieję, że dobrze idę do tego Rafiki, bo to ma być jakaś małpa, kurczę. W ogóle ja nie wiem, o co w tym chodzi. Wiem, że z niektórych soroczy właśnie jak ten mają sobie kiedyś to obszarem, może na... Serio? Znalazłem go od razu? Serio? To jakieś żarty. Ale jajca. Dobra. Po
prostu wow, no inni go znajdowali, ale tego z dupy. Dobra, przywitam się z Małpisonem. Czemu coś słyszę, że coś się zużyło, czemu coś robię? Puf! Dobra, nieważne. Halo, dzień dobry, czy ktoś tam jest? Halo. Pierwszy raz jestem tak naprawdę. Nie. Buty mi się zużyły. Jakieś tandetne szwagierdą. A, to się zrobię nowe, nieważne. Halo, przepraszam. Zdejmę hełm, bo to tak niekulturalnie. O, czy ktoś tu jest? Co to jest? Czym ty jesteś? How are you? Czym ty być? Mówisz coś dla mnie? Mnie? No mnie! Nie rozumiem, o co chodzi, ale śmieję się razem z nim, żeby było się kumam rozmowę, rozumiecie? A jakieś tam... Jakieś takie dziwne angielskie napisy, wiesz co, ja ci tu zostawię, no hehe. Jebana za małpą, uciekamy stąd. Dobra, idziemy sobie stąd. Koniec, Małpisone, ja stąd idę, to jest jakieś dziwne miejsce, ja się wracam do domu, to już jest koniec. Koniec, finito, ja schodzę i kończymy, no bo cóż. Nie wiem, jakaś małpa mi zadała misję. Chyba. Chwila, a może to chodzi, że ja mam jakieś hieny bić, i może, nie wiem, mam kogoś zabić, jakiegoś bossa, nie wiem, może świnie mam mieć? Hiena bonus. Zobaczmy sobie, co to w ogóle jest. Ty, ale patrzcie, jakie tu zimne barany biegają, a co was mogę? O, jedzonko, to wy mi się tu przydacie, to wy tu macie, że... A w ogóle, gdzie ja mogę spać, bo ja... Ej, małpa! Nie, trudno, wystawię się u niego w domu, trudno. Będziemy spać u niego i wychodzimy się nocną. Bo z tego, co ja pamiętam, bo już kiedyś obcajałem sobie tę modyfikację. To muszę wam powiedzieć, że... Kurczę, piesa nie zabrałem. Małpison! Ale blisko jest poltaru, tylko chcę powiedzieć o trzy krakteczek. Naprawdę blisko. Nie, ale what the hell. Znalazłem go, po czym jak oglądałem innych youtuberów. I ja sam właśnie wtedy w ogóle nie mogłem znaleźć tej małpy. A tu od razu mi drzewo wyskakuje i mówię, dzień dobry, jestem Komornik Małpa. Przyszłem po prowiant. Ej, małpa! Jest grafik! Z Rafiki, chyba ta małpa taka co z batem chodziła. Ej! Małpolot! Ty, tak, do ciebie! Mogę tu z tobą zamieszkać! Jak nie! Jak wiesz! Aha, czy mogę? Czy mogę? Opa, mogę czy nie? Ej, tu. Ach! Boże, nie dziś się! Czy mogę czy nie w końcu? A, śmieję się, czyli pewnie tak, dobrze, to ja się tu łóżko rozbiję. Zrobię się tu chałupę, poniszczę ci trochę. Ja będę mieszkał na drzewie, jak prawdziwy Tarzan. Kurczę blade. Będzie moje łóżeczko. Będziemy sobie żyli, ale ta małpa jest na serio dziwna, ja się boję tej małpy. What the hell. O, i tu będzie wejście do mnie, tu będzie otwarte. Zawsze małpa będzie mógł do mnie przyjść na poradę. Będzie zrobię, o. Drewna mi nie syknie. Kurczę. Kurczę blada. Macie tu drewno? Chyba nie mają drewna, bo się nie odżywa. A kij będę miał wgląd na niebo gołe. Na gołe laski. Z dupy dwa taski. No ja teraz sobie rozwalę. Czy ja mam? Czy ja? A to nie będę. Ja w ogóle mam czym to rozwalić. Okej, mam. Ja, moi widzowie, będę tu sobie mieszkał z tą małpą, która dziwnie na mnie mówi. Te małe moje łóżeczko. Może nie skapnie się, gdzie mu coś posłało. Gdzie on w ogóle pójdzie? Tam się śpić, nie? W ogóle, o da hell, co za materiał. Czy ja mogę to kill offem? Czy nie, bo ja nie wiem. Nie, trzeba kill-offem, a nie siekierą. Ej, tego się nie da niszczyć. Śnieg łap.
A może to się niesie łopatą? Dobra, to ja sobie jeszcze kiedyś będę, zrobię sobie drewno, znajdę. A może chodźmy po drewno, a jego tu zostawimy. Czekajcie, uszczę jeszcze waypointa, bo to nie ma sensu. Bo tam widziałem jakiś las taki, muga ugas. To tu sobie zrobię waypointa, home number 3. Chyba to jest miejsce. Będzie... Home... Tu. O, home 2. I okej, idziemy sobie stąd, po drewno, małpi stąd! Małpo, ty tu mnie oko na towar, a ja idę po drewno! Nie, jaki towar, nie wiem czy on sprzedaje, może on dragi sprzedaje. I wieczorem ruszymy sobie na bój, ale to ruszymy sobie w takim bądźcie razie w piątym odcinku na bój, ale na razie idę skopać drewno. Skopać, o, robi się ciemno i zobaczymy czy ten hełmofor, ja to ładnie nazywam, działa. No, to nie działa. Tam są jakieś lasy. Nie będę się za bardzo oddalał. A ja tu w ogóle myślałem, że ja tu wszystkie na potem. Simona, Bumę się pogadam. A tu guzik je. Co? Co? To nie kopie się całe? Co to jest? Zmiane drewno. Za przeproszeniem. Ja się wyrazał, bo już mnie... Czy tu jest Simon i Bomba? Śme pytanie. Śniadanie. No ale ja już troszkę to skopałem. Się noc zrobi. Pierwsza noc w Królu Lwie moja. Wiecie, no ja już kiedyś grałem na tym modzie, muszę wam się przyznać, ale nigdy nie znalazłem tego drzewa z tym opisonym. Czekaj ci, to jest bomba, brachol! Co ty robisz? Jadą się. A, chyba o te kości mu chodzi, okej, to jest pełno wieczorem. Boom headshot. To jest Simon! I bomba! Jedna. Pierdnął sobie, słyszeliście? Nie, jeszcze się nie ogarniając, jasne, nie idę. Co to jest? Monahal? I co, i to mogę jeść? Lepiej idę stąd. Bo jak se mnie zaczną atakować, to... Ja się słuchajcie, jeszcze zrobię tu gdzieś obok tego Rafiego kopalnię. Bo słyszałem, że tu są fajne surowce ponoć. Co, i mogę sobie to przerobić. Dobra, to te 64 zaniosłem, bo wiecie, ja też planuję u siebie, oprócz tej ropy, zrobić laboratorium, żeby badać te itemy, bo ja w ogóle nie wiem, co to nawet za drewno jest, bo u nas takiego drewna nie ma, prawda? Akacja, a nie, to jest akacja, plant? O, nie znam. Dobra, ile do małpy, małpa, masz obiad? Bo jak nie masz obiadu, to wiesz, to ja ci zjadam wszystko, bo ja głodny. Małpa! W sumie Rafiki. Mogę się spać u siebie, no oczywiście, że tak. Ty mi nic nie zrobisz, bo ty jesteś gościnny chłop, masz duże jądra i... Ej, to drewno jest podobne do dębu, what the hell? Chyba drzwi może bym zrobił. Trochę tak głupio. Szczerze. Co to jest w ogóle za drewno, bo my takiego drewna u nas nie mamy, jak widzicie, i tu jest jakieś inne drewno, ale... Dobra, to się załatam, żeby tu mi pedzie edzie nie wbijały. Ja sobie zrobię okno, no moje patrzcie, ja będę miał taki oto dach. Nie będę miał do końca dachu, ale będę miał takie oto okienko. No i ciekawe, jak ja teraz wyjdę. Dobra, wyjdę sobie, poradzę sobie, jestem za rodkich człowiek, a w ogóle... Nie chcę spać, ja chcę zrobić sobie gdzieś skrzynię, mało miejsca mam. To ja sobie to zniszczę w tym razie i rozbuduję trochę dom. Tu można się wybudować. Hopa! Hopa, hopa, hopa. Kurczę, drewno mi zarzuciło, a nie, zarzuciło. Drzwi,
A w sumie tablet mam, więc... Ej, a w sumie, ej, po co nam crafting, skoro szwagier był taki dobry i dał nam craftinga w prezencie, no. Okej, okay, teraz co? LOL, patrzcie! Ale jaja, żebym ja odkrył, że jak ja daję tutaj itemsy, patrzcie, to one normalnie się tu zostają, what the hell me. Czemu drzwi nie mogę? Pewnie inne drewno. A, bo to jest dębowe! Taki skopuł drewniany. No, będziemy mieć takie drzwi. Niech się nie obrazi, dobra, to dajemy tu i będziemy kończyć ten odcinek. Ale what the hell, ja muszę tyle aż tego zdobyć, serio? Mój mały skryty dom, a patrz, a tu jest najlepsze, jak się położymy. I wstaniemy. Kurczę, myślałem, że będzie takie... Patrzcie, jak tu się podejdę, to będę się normalnie widział, co się dzieje. A w sumie nie, źle to zrobiłem. O! Jeszcze jednak... Mam w backpacku, że sobie ją. Dobra, zużyję się to, trudno. O, dobranoc! Ja idę spać zaraz, pochowam rzeczy. Backpacku mamy drewno, będę wiedział. Ten backpack, siekiera. Dobra, siekiera się na razie z kampiem. Ale what the hell, jakie tu zimne rzeczy są w ogóle. Się zrobiłem senny. To zbiorę się. Jeszcze wyjdę przed spaniem, o kurczę, wznożysz. A małpa! Małpa! Słuchaj, ale ty nie wpuszczasz szwagrów żadnych, mam nadzieję. Bo ja mnie wpuścisz, to ja nie wiem, to będziesz mieszkał tam na dole z ślinami najwyżej. Już się dogadamy, nie? No, to nie wpuszczaj tego szwagra, bo on, ja czuję, że... No dokładnie, ła, szwagier, nie? Jak on tu przyjdzie, rozumiesz? Masz go, nie wiem, powiedzieć, że tu jest nieczynne. Nie ma mnie, zdechłem, pech, wpadłem po tramwaj, czy coś w tym stylu, dobra. To ja idę się z wami gdzieś tu pożegnać. Czekaj, co wam jest. Mówi się, nie spadł na nóg, bo chyba będzie problem. O. I to ja się wami żegnam. Zobaczymy się w kolejnym odcinku, bodajże już piątym. To na razie, cześć! Cześć, kupce! Sejka? Nie, nie wyszło. Znaczy, dzień dobry, witam was. Myślałem, że wyjdzie coś fajnego z tego, a to nic. Dobra, oto nasz kolejny odcinek. W ogóle ja sobie mój telefon przyniosłem. I... Nie wiem, dzwonimy do szwagra, czy nie? Jak myślicie, zadzwonimy? Dobra, dzwonimy. Co? Czego ty ode mnie chcesz? Wodę dawaj, ty mała łysamendo, ty. Szwagier, kto tam z tobą jest? Nie interesuj się, taki nowy co do nas dołączył. Co ty mi kogoś nowy osi spełniasz, szwagier? Dawaj wodę. Rozłączam się, to pa. Dawaj! Nie, co to było? Coś się wprowadził do szwagra. Ty czego dzisiaj, z czego się śmiejesz? To nie jest śmieszne. Ktoś się mi do wioski wprowadził w ogóle. Seta nie ubrałem, poszedłbym się nago na nich. W ogóle mi tu ostatnio coś śmierdzi na tej górze. Czy tam jest skrzynia? Czekajcie. Czy tu jest skrzynia? Małpa! Małpa, ty masz coś przede mną do ukrycia? Bo ja bardzo się to wiedzieć, małpiszą, że ty jesteś w ogóle małpa. Nie, ta małpa mnie wkurza, szwagier mnie... W ogóle jakiś zimny głos, no i się robi. Małpa, zjedź się twoim patolem jutro. Masz szczęście. Ale patrzcie, to ma ogon. Jeszcze by tańczył. Dobra, nieważne. Nie, ale what the hell, kogo sobie szwagier sprowadził? Jakiś taki zimny głos w ogóle. Jak to w nocy, no się... A w sumie, ej, ta małpa nie patrzy? Patrzy się. Czy ma tam gdzieś po cichu, opitolimy go. Co ta małpa w ogóle ma?
Odpiolimy tą małpę, akcja małpa, ale nie. Dzisiaj nie musimy realizować, ale podpierdzielmy sobie buty chociażby. Butów nie mam, więc sobie ukradnę. Małpa może się nie zorientuje. Mam fajny dyryk do tej małpy, patrzcie. Oh yeah, oh yeah, wróciłem se z Deutschmana. Co się japisz, nowe Nike mam. Tak, nowe Nike se kupiłem, małpo. To nie są żadne kradzione, na pewno. To są nowe Nike, nowiuszkie. Naprawdę to kradzione, ale... No, trzeba. A w sumie to my w nocy mamy wyrosić. Dobra, to ja się tak szybko kimnę. O! Stanem. Ta małpa się dziwnie śmieje. Jeśli nie zaspatrono, idziemy na kiany! Ja bym jednak proponował wziąć miecz małpy, bo jej miecze są jakieś wykokszone tego Rafisiego w ogóle. Ale nie, nie będziemy mu krali, chyba że mój się zepsuje to wtedy. Ja muszę iść na te hieny, po te hieny, nie na te hieny się mój, po te hieny. To jest odcinek z hienami głównie, bo ja je będę mordował. Czemu ja się ma... Aha! Czemu ja chcę mordować pewnie? Ponieważ mi potrzebne jest wasze kosie! Dzisiaj mamy bój! Bo dzisiaj już zobaczymy! Hieny gwałcą nas i... Ja myślę, oni bomba, trzeba ich obronić! Lecą dwie! Lecą trzy! Boże! Czy ty to widzisz? Nie, nie zagryzą! Zagryzą mnie! Idź, precz! Źle idź. Levela mi dodają. Dwie kości mam. A potrzeba chyba 16. Ja w ogóle nie jem! Co się ze mną dzieje? Ja nie jadłem się stałem. Na spokojnie, jest mi. Tam jest chyba Timon i Bumba, oni są zagrożeni! Misja odwet! Nie, uciekamy, to się nie uda. Co to jest? To hienos? Nie, to sarenka, tak. Cześć, koleżanko. O, znaczy... JEDA! BOŻE! Idź precz! Boże, ile tu masz życia, widzicie? Ile tu masz życia? To jest jakieś kurde, nie wiem. Trzeba ratować się mojej mumy, nie? To się nie uda, nie? Chodźmy stąd, to się nie uda. No dobra, spróbujmy! Zatrzymaj bombę, wyśmierdziale! Gięcie! Kurczę, blada. Serio, ile tu masz liczy? Kolejny, leci, kolejny, leci, kolej! Co to jest? Nie, nie mogę tego ubrać. Chcę się ma głowa hieny! Moje pierwsze trofeum, dobra, dajemy! Timon i Bumba, nic nie, nie martw się! Pojadę na pomoc! Leniem psa! O! O! Trzech! Trzech! To są te starzy sługi na pewno, bo ich było trzech! Ja wiem co Timon chciał z jedną z nich zrobić. Timon! Ty zarwacie saku! Masz mordę, aby cię sok przejechał. Już chyba wystarczy. Ale muszę Timona uratować! A chyba tyle Lafitiemu wystarczy z tych kości. Ale patrzcie, moje pierwsze trofeum! O Boże! Nie, ale ten Lafity to jest jednak szwany gryzioń! On tam chowa takie mieczy, że jak ja mu to buchnę pod koniec naszych przygód, to on się nie pozbiera. Nie wiem, czy trzeba tego chyba 20, nie wiem, spróbuję mu to dać. Może małpisom w końcu będzie chciał dzielić ze mną łoże. Nie no, nie z moją żoną, żeby dzielić ze mną łoże. Ale nareszcie będzie odezwie się do mnie, nie wiem, na przykład powie fajny z ciebie, żółty spunek. Nie. Zdejmę sobie hełm i podnieś siły, w sumie złoty, więc się nie dziwię. Wojowniczy leniwiec, ty pieprzy wam mieczem leniwiec, wojowniczy leniwiec. Nie, nie wlaczam z melanzu, daję ci to. Co nie? Tak nie. Chcę to dać. Głupia małpo, co za mało? Może mało jeszcze. Kurczę, dawaj. A już nie, mamy swoją pierwszą... ...dówkę. Dobra, żarty. Trzeba chyba będzie więcej tego rozkminić.
Dobra, to my jeszcze tam ocalimy, ja on się należy słucham. Dobra, idziemy ratować bombę. Albo nie, w sumie. Rafiki, chcę, żebym ci to zdobył dziś i jutro. Aha, czyli pewnie dzisiaj. Kurczę, wiedziałem, że ty taki zły jesteś na mnie, że ci buch... na czy ja ci niczego tam nie ruszałem w tej twojej tajnej skrzynce. Wcale, te buty są z Dajsmana, tak, to są oryginały. Uciekamy, pewnie z kampiusy, ja mu upierdoliłem te buty. Uciekamy są, do Timona i Mumy, może oni nas przygarną. O Boże, tu jest Hienoman. To jest Erosoman Hiena. On biegnie sam na mnie. Chcesz do tatusia? Chcesz iść do tatusia? Chcesz iść do cipuniusia? Chodź. Eee! Co się głos wywinął? Siebie! Boże, on by mnie zabił, bro. Iman! O kurwa, zmienił się w hienę. Pierdolę, ci się zmienił w hienę! I bomba też jest! A poko- nie, zabił. Jesteście nielogiczni! Wy jesteście popierdoleni, na serio, wy jesteście powalonym! Ja bym się miał do was przyłączyć, ale musiałbym mieć... Serio? Trudno, będę miał więcej głowy i najwyżej sobie zrobię całe trofeów. A co wy na to, żebym ja? Jak rozwrócę z tych wszystkich... Kurczę, miecz mi się psuje. I co ja zrobię? Okradamy Rafiego jutro, nie ma opcji, pieć mi się przyjął, okradamy Rafiego! O! Zgoda! Kości mi mam się, już wiem czemu. Nie chcesz gwałcić! Pederasto! Co my na to? Że czekać, ja wam to wytłumaczę, mój miecz się psuje. Jutro będzie akcja, operancja u nas w tym. Czasek! Nie, nie operacja o nazwie ptaszek, nie. Nie będzie takiej nigdy operacji, mam nadzieję. Zrobimy sobie operację, kurczę, zacznie się kończy. To też, ale zrobimy sobie operację Mission Złodziej, albo okraść Rafiki, albo okraść małpy. O, tu już ładnie brzmi. Okradamy małpisiona jutro, nie ma opcji. Małpa się uniesie mnie nowe. A, jeszcze jedno, co my na to, że jak już wrócę, to ja, skoro jestem tam, prawda, nie prezydentem, może myli mi się to z innym celem, jestem tam, prawda, tym, ich, tym przemiosłem, to ja sobie zrobię, Czegor żyć mordę, to ja sobie zrobię muzeum tych główek wszystkich. Ej, one się nie różnią, różnią się, ale jajca, mam już dwie głowy, tylko i takie bleh. Dobra, mam dwie główki, tak bądź razie, możemy sobie iść już spać, a rano cię okradnę, małpa. Ja się z wami żegnam, idę już spać. Ua! Się z wami żegnam, spać, znowu, żebym to mówił. Nic nie robię, małpo. Wcale nic nie planuję na jutro. No to ja się z wami żegnam. I pa. Pa, 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 pa. Siemaneczko, widzowie, mówię tak cicho, ponieważ będę okradał małpisona, który znajduje się chyba na dole. Nie wiem, o gdzieś pola, jest na dole, tak, nie widzi nas. Ubieramy hełm. Nawet znalazłem go, wiecie, gdzieś tam, nieważne. Potem wam opowiem, jak znalazłem hełm. A teraz okradamy mo- dziada, okradamy go. Czekaj, on tam jest, on spać, on wyczaił się, będziemy go okradać. O kurczę, komplikuje nam całą, sytuację. Nie wiedzieć, to są długi strzał. Że, nie mam, nie, tu jest sylwo. Szybko, biegniemy! Biegniemy! A! O, wpadłem akurat tu gdzieś chciałem. Co? Co? Banany? Papaje? Jesteś bogaty. Ale nieważne, obtalamy go. On ma głowę i ile mieczy, no ja tu się obławię na tym dziadku, nie ma sprawy. Nie będzie wiedział, że to ja wszystko powiemy, że tu był. Tu był szwagier! Oczywiście, wszystko zwalmy na niego. Ona tam czeka przy drzwiach, kurczę, prawie.
Źle się, bo o kurczę, chyba się zorientował. Czyli to ja sobie taki numer. Zajmę maskę. Oj, byłem na tej wyprawie, witaj, o, zmęczony jestem, a wiesz co, idę się położyć. Dobranoc, Rafiki, mój przyjacielu. A szlaga mam normalnie, no, jestem jakiś zmęczony, potem zadzwonię. Dobranoc. Dobranoc, sąsiedzie! Zamykaj. Teraz go upisalamy do wykwaku, to wszystko wykonamy. Ale on ma mnie jeszcze zaklęć. Co to w ogóle napisane? Czy mogę się na siebie ubrać z backpack? I co, będzie mnie z tyłu widział? Nie będzie go widać skoro. Ale i tak fajno rozkminął. Żebym się dzisiaj rozkminił. Ale patrzcie. Ile i ten szaciek, tak będziemy mieli na tego moja maska. Ile żarcia on miał i w ogóle miał Enderman w głowie skończył. To nie zmieniło, a teraz ciekawe się właśnie do rana się chyba nie skapuje. Teraz mogę spać. Mleci. Co już tak szybko się rozmazłem. Aha. Mówiłeś coś? Dziwne. Co? Wy? Coś się dziwnego dzieje. Zobaczymy, czemu to szyknie. Te 36 się mam już taka. Tak, ja do ciebie mówię, ty tępy. Twoje. No, kim ty jesteś? Zajmuję się twoją wioskę. Jak ty tu nie jesteś, to ja tu będę A jak ty masz na w ogóle na imię? Jestem... Co myślisz, że będziesz informację się wyłudzał? Chyba cię dzieliło. Jak nie wrócisz za 4 dni, to wywalam szpagra na zbity pysk i mój mózg będzie królował, rozumiesz? Ja będę szefem tej waszej porobanej wioski. A kim ja jestem, to już tam... w innym czasie, który to się bardzo. Gdzie ten? Nic się nie dzieje. Lewy. Co? Jakiś dziwna osoba do mnie dzwoniła. Ja wiem w ogóle o co chodzi. Mapa, wiesz o co chodzi? A w sumie nie, ja nie powinienem z tobą rozmawiać, bo wiecie, jaką pistoliłem na zero. Skądś mieszkanie. Nie, ale ten małpision ma takie itemy, że ja idę się... A w sumie ja miałem mu to dać, ale sobie gdzieś idę. LOL. Czysty LOL. Ale nie, co to był? Dobra, myślałem, że ja mu to nam... Co? Nie chcesz tego? A, bo to jest za mało. Ja jak oglądałem Enziego, to wiem, że on tu portal otworzy. A w tym portalu były dziwne rzeczy, więc... Portale, światy, to wszystko jest przed nami. Ja idę się pogadać z Simonem i z Bombą, ten który pierdzi, bo jest... On powinien się w ogóle nazywać Bomba, wiecie czemu? Bo on, jak ja się byłem przed godziną czasu, przed okraniem się, to mi Bąka puścił przed twarzą. No to jest niewychowany sak, kurczę. Ja bym go chętnie zabił na jednie, ale nie, bo to jest... I taki szlag na dzielny, taki Bomba DJ normalnie. Zresztą wiecie o co działa, jeszcze panu. Dobra, nie ma żadnego. A ja bym lwa zaatakował? Nie. W sumie ja mam się kopanie robić, ale mi się nie chce. Ja chcę na tych jednych sekund, a w ogóle on. Ale weź ładny w dupę. Ruchamy ogniwon? Nie wiem. A może się poruchamy? O, przyjaciel! Do widzenia! Nie, tu nie było do widzenia! Zadzwonię... Ej, no przyjacielu, no! Zadzwonię do nich za tydzień, no bo za rok się ogarną. Co oni chcieli robić te biedne szaręce z boczuchy? Co się z nimi dzieje? W ogóle z Rafikiem też się coś od wczoraj z nim nie dzieje. Nieważne, no nic. I co? I nadal macie jakieś zboczone umysły, wy maluchy?
Czy w sumie nie, ty jesteś nawet sporym wieprzem. Ty też. Bomba, ty jesteś nieogarniętą świnią. Ja siebie w ogóle nie ogarniam tutaj. Ej, no gdzie idziesz, się cofoch? A to se fochaj. Śmierdziel. Jeszcze popamiętasz! Jak szwagier przyjedzie, to on ci tu wybierze, ty. Będzie się jeden z nimi fochał na mnie. Chcesz, patrz, patrzył się i jeszcze się śmiał ze mnie, nie? I żywy twierdziel. Dobrze, ja idę chyba robić kopalnię, no bo cóż. Co ja mogę innego robić w sumie? Mogę jeszcze w sumie się kibel zrobić, ale nie, w sumie ma szwagier. Opierdzielimy go z tego kibla. Nie będzie tak, że tylko on ma kibel, nie mam. W sumie ja się zobaczę, jak się kraftuje kibel. Kibel, ze sobą kibel. Minąłem się chyba z celem, niestety. Cieli, trzeba przypalić drewniane rzeczy w piecu, którego nie wziąłem przez szwagra. Bo ostatnio mnie tak zaczął. I w ogóle kim jesteś zimny głos taki? Zrozumiecie, on jakoś tak zimnie mówi, ja nie wiem co to w ogóle jest. On mówi, że mi się wioskę przejąć, what the hell? What? Dobrze, to ja to przerwę i poczekamy do nocy i będziemy się na polowanie, no bo jak się okazuje, mam tego za mało, żeby dać się małpie. Tak, o tobie była mowa, małpisonie. Masz nierówne czoło. Nawet nie rozumiem pewnie, o co chodzi. Nie, ale na serio, jak ja będę z każdego świata takie główki przynosił, to ja zrobię muzeum, nie ma opcji. Idę się poczekać, idę sobie coś porobić, a w tym czasie... chyba już się noc zrobiła. Tak! Robi się noc, trzeba wyruszać, ja tu się tak zamyśliłem nad tym muzeum, nad tym wszystkim. Jak to będzie wyglądać moja przyszłość? O, nie wiem, co się w ogóle wydarzy. Ja ile, bo już będę tam. W następnym odcinku, jak nam się nie uda zebrać tego, bo w to wątpię, to będziemy robić kopanie, no bo słuchajcie, co innego mogą robić, że nie chcę kopać. Kopanie to jest nasze życie, w sumie nie jesteśmy surykatkami, no ale... Ale sam od tych ślikarzy jest super, patrzcie jaki słodki, lecz! Bijemy go! Co to jest?! Szkoda, że koksów nie mam, jakbym się wziął, to bym was na hity miał normalnie. Patrzcie, Matrix, Evolution! Miecz mi się kończy, mogłem wziąć miecz! Czemu ja nie myślę? Zginę zaraz, wypierdzielaj pierdzie. Czemu mi się jeść nie chce, przecież. Headshot'a, no. O, dobrze, taka wadacha może nam mieć. Dobra. Przymiewasz jest troszkę za dużo tutaj. Ale... Poradzę sobie, jestem psasiek waleczny! O kurczę, blada, dwóch mnie goni. No, serio? Kolejna główka? Ja chcę innego główkę, to już mam! Chcę tego, co się śmieje. Lecz pomylił. Wywołałem chyba wilka z lasu, albo raczej hienę z lasu. On chyba rzadko dropi głowę. Ten to już w ogóle. W ogóle, ciekawe czy mi, bo ja wiem, że ja kiedyś miałem tak, że miałem The Twilight Forest i to były te duże pająki. Nie mam. Boże, myślałem, że to duch jest! Jeszcze raz mnie! Patrzcie, yo, what the way to man, gain sobie wilko, a kurde, no i znalazłeś. Dzień dobry, nazywam się Gin! Nazywam się Twoja Śmierć. Daj mi swą głowę, bo ja chcę Twoją głowę już mieć. Głowę, daj mi swoją ją, ty mi nie dałem mózgu. Za chwilę zginę, no i tak się robi wyprawy. Czekamy do Rafiki, nic z tego nie będzie. O kurwa. Znaczy, o kurcze!
Lewo, dobie, bo dopa jeszcze. Cześć, ostatnia bitwa! Daj mózg! No nie dam mózgu. Może to Rafiki wystarczy. I mówi, że nie miecz mi się skończy. No i kolejna głowa, jeszcze raz. Ciekawe, czy mi działa pewna komenda. Nie możesz wpisywać, no nie! Skoro nie mogę wpisywać, to nie wiem, dam mu głowę w prezencie dodatkowo. Bo mi jest niepotrzebna, no na serio, ja chciałem kupić po jednej głucze, ale tu się okazuje, że najtrudniej jest chyba wydropić z tego takiego, co takie śmieszki w oczach. Czy jak to? Dobra, nieważne, idziemy w górę. Co, oddamy mu to może już. Na serio, to się tak długo chodzi, że futbol mi spadł, prawda? I co, czy ja już mam tę głowę, no oczywiście, że mam. A powtórka idzie tutaj. Opa. Masz to. Zrej to. A mam ci przynieść staka, no fajnie. Kurczę, jednego mi brakło, to ja idę szybko, biorę te... Biorę się zawsze, w którym pokoju mam w ogóle zawsze. Wezmę się twoje urąbane banany. Nic nie mówiłem, wiatr, jaskółka i teletubbies. I miecz se wezmę, ta, może pójdę bez miecza, ale co będę miał? Jaki by to się miecz użyć? Zaklęty ogień mi się przydał z każdą. Przynajmniej najgorszy miecz to jest właśnie ten, więc ja sobie zużyję od najgorszego do najlepszego. No i co, skakamy tam na nich. Nie, ale te miecze i wszystko wyglądają. Ała! Dobra, biegniemy na niej, nie oszczędzamy się. Sasiek waleczny. Ej, w sumie ja jestem głupi, że ja tak skaczę, bo ja się z nich się odbieram. A tu jest jeszcze XP, gdzie mi się to przyda. Skorzystam. O kurczę, jeszcze zostawiam, jeden zbiegnie. Dzień dobry! I kurczę, bijemy się. Znaki to ma. Ale. Nie. To się pali, to jest jakiś piorun, czy... Zgina! Zgina! Nie! 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 Chodź się wstydź. Hieno. Hiena zabiła Staśka, rozumiecie? To jest krytyczne, ja tam wracam po to. Wiecie co? Nie, nie skoczy, nie jestem debilem. Wow, jednak jeszcze mała. Widzę mój XP. Yes! I się czaić! Szybyk! Zyka ci śmieciu, jak ma mi całego wzięłaś? Cały mój ex i mój dorobek poszedł na wasze ruchanie. Nie, tak nie będzie, ten mnie ze skoksu. Będę sobie go naprawiał, więc znajdę ten skoks. No cię do tatusia! Pasie śmieciu! Co? Co z zębami na ojca? Na ojca? W sumie futbol bym się napełnił. Dobra, tyle temu małpisnowi powinno wystarczyć. Nie, ale what the hell, zginąłem pierwszy raz! Ale przynajmniej widzieliście mój nick. No co, graczowie czasem mają tak, że mają nieprawdziwe niki, na przykład Szleba 129. Wtajemniczeni wiedzą o co chodzi. A Szebanana to, można iść banana. Banana, rozumiecie? Ale ten miecz jest epicki, on pali, nie? Nie będziemy go niszczyć, weźmiemy się ten największy miecz, dur. Bo mi coś mówi, że jak dam to, to stanie się coś złego. Będę się musiał bić z jakimś Teletubbiesolandiem. Z Teletubbiesolandczykiem. Ej, małpa! Co on palasz? Tu się opalasz. Czemu ja nie mogę ci tego dać? Czemu ty nie chcesz tego brać? Papa, ty jakiś lagowany jesteś. Ja nie wiem, ja dziś z tobą nie pogadam się. Jakiś laga.
Dobra, ja sobie biorę miecz i tylko nie jego zbijemy. Nie, ten miecz jest epicki, on pali. Okej, to jego nie ruszam już. Ruszę sobie za to ten największy miecz. I sobie go tu zatrzymam. Kości sobie pochowam, jakoś nie schowam. I nie wiem czemu małpa nie chce ze mną gadać w ogóle. Jakiś nie wiem, obrażony jest, czy focha ma, czy co, za to, że mu pewnie upieprzyłem te itemy. No trudno się mówi, może w następnym odcinku będzie chciał, nie wiem, dać nam jakąś misję, czy coś. Ja się z wami żegnam i cześć, pa. No więc tak, podsumowując te filmy, jak już wcześniej powiedziałem i mówiłem to wielokrotnie, są fabularyzowane, czyli game mody i tak dalej były przy tej fabule używane oraz mój dubbing, w sumie wszystkie postacie dubbingowałem ja, więc proszę się nie śmiać, że taki dubbing, ale wiecie, ja inaczej niestety nie umiem mówić jak Sid, no... Moja wina, no, mojego głosu, no niestety. Oraz cóż, po tych filmach mam jedną dygresję i także zwaną puentę tego filmu, że moim zdaniem kiedyś te filmy naprawdę sprawiały mi radość, a teraz to nie wiem, czy się mam śmiać, czy płakać przy tych filmach, bo sam nie wiem, szczerze. I cóż, moim zdaniem było to dosyć ciekawe doświadczenie, robienie tych filmów oraz troszkę wygłupianie się pod pewnym względem, no ale... Cóż, ocencie sami ten film, nic już mi nie pozostaje, jak się z wami pożegnać oraz powiedzieć tyle, że było miło, ale jak wszystko się skończyło. Więc to na tyle, trzymajcie się i cześć, pa.